który będzie dośrodkowywał na Hajtę, który będzie strącał do środka na wchodzących napastników. Pierczewski, Hajto i 1-0 dla polskiej reprezentacji w 7 minucie. Tak przewidziałem, ale akurat Hajto wbiegł i uderzył bezpośrednio, ale bardzo dobra akcja, widać, że jest ćwiczona na treningu. Z przyjemnością popatrzymy jeszcze raz dośrodkowanie Świerczewskiego, co przewidywał Paweł Janas. Wyjście Hajty w górę, znakomite, i w 7 minucie prowadzenie polskiej reprezentacji z drużyną Hiszpanii. Świetny początek, obiecujący, nam tutaj spore emocje. Anglią, ale zawsze o to pierwsze miejsce warto jest powalczyć, chce nabrać doświadczenia, mówił na wczorajszym treningu Jerzy Dudek. Jest to młody bramkarz, można powiedzieć, że jeszcze jest kariera reprezentacyjna przed nim i na pewno takie mecze dają mu doświadczenie. No i niestety, proszę Państwa, wreszcie pada bramka dla Hiszpanów. Mówię wreszcie, bo mieli szansę trzykrotnie po błędzie, wejście Dudka, nie najlepsze, nie miał teraz szans, błąd Echeverria do Morientesa. I oto Morientes zdobywa gola dla drużyny Hiszpanii. Popatrzmy, Echeverria, tutaj Waldow przepuszcza, Morientes niepilnowany, spóźnił się tutaj Hajto, Dudek jeszcze nie rozgrzany chyba. Chciałem powiedzieć, czy rozgrzany, akurat tu miał sytuację, że sam na sam był, no akurat bardzo dobrze się zachowali Hiszpanie, uderzyli, no błąd w defensywie. Morientes 1-1. To 8 gol w 8 meczu napastnika drużyny Realu Madryt. Naprawdę Mirek więcej potrafi, no, w tym meczu zrobił. Ale ten mecz, na który czekamy, ten mecz, na który bardzo liczymy, 2-1 niestety. No i pokazał się ten, który wszedł przed momentem, Munikis. Ale drugie prostopadłe podanie i zakończone, no, stratą bramki. Malutki Munikis, tutaj Hajto go nie upilnował, spóźnił się Waldo. Nie zdołał wypiąstkować, wybić tego Jerzy Dudek. No i miał rację Michel, który mówił, że po wejściu Balderona, po przesunięciu Echeverri i pokazaniu się Mendiety, Hiszpanie będą grać lepiej. Oto Munikis, pierwszy jego gol w reprezentacji Hiszpanii. Szkoda, bo do przerwy był to dobry mecz, nasi grali w defensywie.